cmentarze są otworzone. Większy ruch był przed Wszystkimi Świętymi, jak były jeszcze, nie było zakazu, było można wchodzić. Natomiast dzisiaj to tak, starsi ludzie są pozamykani w domu, tak, bo prosili, żeby nie wychodzić z domu po 70 roku życia, a młodzi są w pracy. Także no, bardzo mały jest ruch. Uciekły nam 2 najlepsze dni handlu i była cudowna pogoda i z doświadczenia wiemy, bo robimy te chryzantemy już 28 lat, że największy ruch jest Wszystkich Świętych i dzień przed. To znaczy na razie jeszcze odrabiamy koszty cały czas, a życie pokaże, co to będzie z tego dalej, tak? Czy faktycznie rząd stanie na wysokości zadania i pomoże nam w tym, żeby nas wspomóc jakoś, bo to w sumie nie jest z naszej winy, tak? To jest pół roku naszej ciężkiej pracy. Tym bardziej, że to jest powtórka, bo na wiosnę dostaliśmy w kość, bo pozamykali ludzi w domu i my jako producenci, ja robię akurat bratka Prymule i Żonkila, więc to wszystko poszło do wyrzucenia. Także 2 takie uderzenia to jest naprawdę duży cios. Jeżeli by powiedzieli, że zamykają cmentarze 2 dni wcześniej, ludzie by się zorganizowali, widzieli jaka jest sytuacja, że pandemia przyspiesza, tak? Można było tą decyzję podjąć wcześniej, na pewno. Te kwiaty odkupione symbolicznie od handlowców sprzedających tutaj kwiaty przed cmentarzem trafią przed pomnik Golgota Wschodu, pomnik Sybiraków, Aleje Zasłużonych i groby, powiedziałbym, bezimienne oraz te, na których na przykład są puste, nikt nie dojechał, nikt nie dowiózł kwiatów. Także chcemy to symbolicznie wstawić, te chryzanteny. Od każdego kupca zakupiliśmy około 10 do 15 chryzanten z każdego stoiska. Jak widać, cmentarze są otwarte, prawda, jest wzmożony ruch ludzi od godzin rannych, także teraz jest więcej, bo wychodzą ludzie z pracy, ale to się będzie rozkładać teraz na kilka dni, także z tym się możemy liczyć.